Gospodarcy ubezpieczyciele pełnią kilka funkcji. Jedna z nich to jest funkcja jako inwestora. Inwestora bezpośrednio w gospodarkę, zarówno poprzez inwestycje, wspomaganie firm, w udziały firm, ale również poprzez podatki, które płacą do budżetu państwa. Ubezpieczyciele poprzez uczestnictwo w programach oszczędzania, długoterminowego oszczędzania, oszczędzania emerytalnego, dostarczają gospodarce długoterminowego kapitału, który właśnie dla gospodarki jest najbardziej potrzebny. Inwestycje ubezpieczycieli mierzone wartością dodaną to 2% PKB. Jednocześnie ubezpieczyciele tworzą znaczącą ilość miejsc pracy w gospodarce. Łącznie skumulowana ilość miejsc pracy tworzona przez ubezpieczycieli to jest 225 tysięcy. Ale jeżeli byśmy uwzględnili agentów i pośredników ubezpieczeniowych, łącznie branża ubezpieczeniowa tworzy 400 tysięcy miejsc pracy w Polsce. Ubezpieczyciele dostarczają polskim firmom kilka nadzwyczajnie ważnych elementów do ich rozwoju. Pierwszy to jest ochrona. Ochrona przeciwko pożarom, innym katastrofom. Ubezpieczyciele ubezpieczają majątek wielkości 1 700 000 000 000 zł majątku polskich firm. To jest 60% całego majątku polskich przedsiębiorstw. Z jednej strony dużo, z drugiej strony to pokazuje, że jest jeszcze dalej pole do rozwoju. Kolejnym elementem jest płynność przedsiębiorstw. Ubezpieczyciele ubezpieczają obrót na kwotę 460 miliardów złotych. Jednocześnie ułatwiają polskim firmom eksport, ponieważ ponad 100 miliardów złotych ubezpieczają eksportu polskich firm. Kolejnym obszarem, bardzo istotnym dla przedsiębiorstw, są gwarancje ubezpieczeniowe. Co roku wypłacamy około 100 milionów złotych odszkodowań z gwarancji ubezpieczeniowych, ale jesteśmy przygotowani na wypłacanie znacząco więcej. Branża ubezpieczeniowa bardzo potrzebna jest naszej gospodarce, bo nie tylko pozwala na ubezpieczenie majątku osób fizycznych czy firm, ale to jest również miejsce, gdzie gromadzone są potężne oszczędności naszych obywateli i naszych firm. A przez to branża ubezpieczeniowa staje się inwestorem, który dalej może inwestować zgromadzone środki w naszą gospodarkę. Liczymy, że polska branża ubezpieczeniowa będzie również miejscem, gdzie będą powstawały nowe produkty, będą wykorzystywane nowe technologie, technologie właśnie w świecie finansów, które będą mogły być dalej sprzedawane na zewnątrz naszego kraju, będą mogły być sprzedawane w świecie. Więc branża ubezpieczeniowa jest ważnym elementem naszej strategii rządowej. Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała bardzo kompleksowy raport dotyczący wpływu ubezpieczeń na gospodarkę, na firmy, również na społeczeństwo. Nazwaliśmy go "Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków". W jaki sposób pozwalamy gospodarce rozwijać się? Raport, który przygotowaliśmy, jest wyjątkowy, bo to jest taki pierwszy raport. Pierwszy do tej pory przygotowany raport o branży ubezpieczeniowej. Jeden też z pierwszych raportów branżowych wpływu poszczególnego sektora na całą gospodarkę Polski. Takich raportów nawet na świecie nie przygotowuje się tak dużo, ponieważ jest to ciężkie ćwiczenie intelektualne. Trzeba zebrać dane ze wszystkich przedsiębiorstw, którzy są w danej branży, no i je przeanalizować, przygotować wyliczenia, zweryfikować, no i potem przedstawić w takiej formie, która była zjadliwa też dla przeciętnego konsumenta, no i była ciekawa. I to jest najważniejsze zadanie, które my sobie stawialiśmy w momencie, kiedy przygotowaliśmy ten raport, no parę miesięcy temu, bo te prace trwały przez kilka miesięcy razem z Polską Izbą Ubezpieczeń. Chcieliśmy pokazać, że ubezpieczenia to nie tylko ten wymiar indywidualny, gdzie ubezpieczamy domy, mieszkania, ruchomości, to jest ponad 10 milionów polis, jednocześnie 23 miliony polis OC komunikacyjnego. To jest ten wymiar indywidualny. A chcieliśmy pokazać, jak w skali makro ubezpieczyciele partycypują w gospodarce, jak w skali makro chronią polskie przedsiębiorstwa, ułatwiają im funkcjonowanie i wpływają na polską gospodarkę.
raport jest wyjątkowy, dlatego że nigdy tego typu wielkości nie były pokazane. Nigdy nie skalkulowaliśmy wartości dodanej naszej branży na wartość dodaną w innych branżach, ale jednocześnie w tym raporcie też pokazujemy obszary, których jeszcze jest olbrzymie pole do rozwoju ubezpieczeń. Takimi obszarami są ubezpieczenia zdrowotne, takimi obszarami jest długoterminowe oszczędzanie. Polska przez ostatnie lata jest tym krajem, który rozwija się z prędkością taką jak kraje afrykańskie, co oznacza, że po prostu jesteśmy coraz zamożniejsi, na coraz więcej rzeczy nas stać i przez to, że nas stać i jesteśmy coraz bogatsi, także coraz częściej się ubezpieczamy. I może tego nie widać w tak istotnym wzroście na przykład składek, które opłacają Polacy co roku, czyli tym środkom, które gromadzą ubezpieczyciele. Natomiast widać te odsetki w postaci ubezpieczeń, które Polacy mają. Na przykład ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń grupowych, z których korzystają pracodawcy, czy ubezpieczeń zdrowotnych, też grupowych, których wymagajmy jako Polacy, bo chcemy, żeby nasza jakość życia była wyższa. Chcemy korzystać z dodatkowych usług publicznych, które nam gwarantują dochody, które mamy coraz wyższe. No i tak jak inne kraje, możemy spodziewać się, że w kolejnych latach z tych ubezpieczeń będziemy korzystać częściej. Firmy ubezpieczeniowe od lat prowadzą szereg programów emerytalnych, takie jak IKE, IDZE, PPE oraz fundusze kapitałowe, ubezpieczenia z funduszami kapitałowymi i w ten sposób Polacy gromadzą oszczędności długoterminowe na swoje emerytury. Niestety te wszystkie programy nie są dzisiaj tak bardzo popularne i bardzo nam zależy, aby ubezpieczyciele mogli włączyć się w program budowania kapitału poprzez pracownicze programy kapitałowe. I uważamy, że te zakłady ubezpieczeń będą mogły rozwijać również tą nową formułę gromadzenia długoterminowych oszczędności. Branża ubezpieczeniowa ma bardzo duże zadanie w budowaniu kapitału dla rozwoju naszej gospodarki poprzez gromadzenie oszczędności mieszkańców naszego kraju, jak mieszkańców naszej wsi i dalsze ich inwestowanie w polską gospodarkę. Budowanie oszczędności jest jednym z naszych najważniejszych wyzwań, bo jest ono konieczne do tego, żebyśmy mogli finansować inwestycje prywatne, publiczne w naszym kraju właśnie z oszczędności Polaków.